Witam w kolejnym wydaniu programu Poznajmy Muzykę. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ pierwszy, w którym przedstawimy wywiad z zespołem, który śmiało możemy uznać za chlubę naszego regionu. Zespół 13 w Samopołudnie założony został w okolicy 2009 roku przez grupę znajomych, którym wielką przyjemność sprawiało wspólne granie. Co ciekawe, początkowo członkowie zespołu nawet nie wiedzieli, że pochodzą w większości z okolic Zgorzelca i Węglińca. Żeby było śmiesznie, my spotkaliśmy się tak naprawdę we Wrocławiu. I dopiero po jakimś czasie znajomości okazało się, że Kacu jest z naszych okolic. Myśmy przez długi czas grali ze sobą tak przyjemnościowo w szkole, w jednym liceum, nie wiedząc w ogóle, że jesteśmy z jednych okolic. Najpierw ja poznałem naszego harmonikarza Krótkiego i... No dobra, moja znajomość z mym niechlubnym bratem sięga wczesnych lat 90., ale tej znajomości nie zaliczam do udanych, więc o niej nie mówię. Ale tak, najpierw było poznanie Krótkiego w jednym liceum we Wrocławiu. No a potem powoli, sukcesywnie gdzieś tak zbieraliśmy się. Najświeższy nasz nabytek, czyli bandaż. Najświeższy, powiedziałem, nie najmłodszy, absolutnie. Ale jest, wygląda dość dobrze, niebity. Od pierwszego właściciela, więc tak. Niemiec od granicy nas ścigał. Trzynasta w Samopołudnie zagrała ze sobą mnóstwo koncertów i wytworzyła swój własny, niespotykany zbyt często w Polsce styl grania. Największą popularność przyniósł muzyczny talent show, w którym jako ukształtowany zespół zaszli bardzo wysoko. Jak sami zauważają, w dzisiejszych czasach pomimo wielu możliwości, to właśnie tego typu przedsięwzięcia są najlepsze do tego, aby pokazać własną muzykę szerszej publiczności. Znaczy, nie ma się co oszukiwać, prawda panowie, że talent show to była taka wielka trampolina bardzo mocno w górę. Bez tego w Polsce jest trudno, tym bardziej, że do szerokiego widza ciężko dotrzeć kanałami takimi nowoczesnymi, bo jest coś takiego, że jest zalew informacji, szczególnie w internecie, i znaleźć pojedyncze, dobre rzeczy takiemu człowiekowi, który w internecie operuje, ale nie jest mistrzem świata, jeśli chodzi o YouTube, jeśli chodzi o inne portale,
jest trochę trudniej, dlatego taki nadal talent show jest bardzo dobrą odskocznią, nawet jak widać dla takiego zespołu jak nasz, czyli zespołu stricte rockowego. Więc myślę, że to też jest bardzo dobre rozwiązanie. Jeszcze telewizja trzyma się dość mocno. Nie jest to ta sama pozycja, którą telewizja miała lat temu kilkanaście, czy nawet kilka, ale wciąż może to być naprawdę dobre rozwiązanie, które pcha całą karierę do przodu. Bo można grać, tak jak mówię, bardzo wiele koncertów razem, można razem się gdzieś tam osiągać sukcesy, laury różnego rodzaju, a nadal mieć problem z przebiciem się do szerszego grona. O co chodzi z niezwykłością stylu 13? Przede wszystkim o to, że grają bezkompromisową muzykę rockową, której w naszym kraju nie ma zbyt wiele. Do tego dochodzi jeszcze rzadko spotykany instrument, jakim jest harmonijka, która pozwoliła na uzyskanie efektownego i bardzo przyjemnego brzmienia. Sam sposób pojawienia się Krótkiego, czyli harmonijkarza, jest też bardzo ciekawą opowieścią. Ciężko powiedzieć, żebyśmy my w ogóle w Polsce mieli jakąś mocno rozwiniętą scenę rockową, taką mainstreamową, bo u nas jest albo soft rock, albo pop. Albo alternatywa, a gdzieś tam zespołów hard czy heavy ciężko szukać w mediach, ciężko szukać ich w jakichś tam popularnych kanałach. Nam się wzięło z miłości do muzyki w ogóle i przede wszystkim do hard rocka, do zespołów typu AC/DC, do zespołów typu Motorhead. No a harmonijka, graliśmy któregoś razu właśnie, jak przyszliśmy tego do szkoły z naszymi kolegami, graliśmy Sweet Home Alabama na próbie gdzieś tam w radiowęźle szkolnym i nagle przyszedł gościu i mówi, ja mam harmonikę, ja zagram z wami. I zagrał, nam się wtedy wydawało, że fajnie. I mówimy, kurde, my chcemy go mieć w zespole, bo nigdy nie graliśmy z kimś, kto gra na harmonijce. No i został. A że jakoś tam się potrafi wpasować w ten hardrockowy klimat tego zespołu, ma ten styl, który... Wydaje mi się, że szczególnie jeśli chodzi o Polskę, jest to coś unikatowego, czyli harmonika również jako instrument rytmiczny, również jako ten instrument, który tworzy bazę zespołu, a nie tylko i wyłącznie solowo, tak jak na przykład było u Aerosmith czy innych zespołów rockowych, które stosowały tą harmonikę, to u nas jest to baza.
Poza tym Krótki doskonale wygląda na scenie, doskonale potrafi rozgrzać publiczność, doskonale potrafi się też po tej scenie poruszać. Ma dużo zalet, ma parę wad, jak widać, ma parę wad, ale naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Oprócz tego jednym z popisowych numerów na każdym koncercie jest bardzo efektowne solo perkusisty, czyli bandaża, który otwiera jeden z granych numerów. Ciekawostką jest to, że na większych wydarzeniach jest to rzecz rejestrowana i wrzucana na specjalny kanał na YouTubie. Trudne pytanie. Generalnie rola perkusisty w zespołach to raczej jesteśmy takimi bramkarzami, można powiedzieć. Mam powiedzmy jakąś potrzebę realizacji własnej, pokazania się też jakby należy do tych powiedzmy szkolonych, czyli studiuję na akademii muzycznej, generalnie tym się zajmuję na co dzień. Muzyka rockowa cechuje się pewną dyscypliną i niekiedy prostotą w środkach, więc
ja dzięki uprzejmości kolegów mam zawsze swoje 5 minut, w którym mogę zagrać, co mi się żywnie podoba. I to właśnie robię. Przygoda właśnie z programem. Oswoiła go z kamerą. Oswoiła z kamerą, to po pierwsze, a po drugie jakby pokazała, że samo granie, ćwiczenie nawet na instrumencie to jest jedno, a drugą rzeczą to jest trafienie jakoś do tego odbiorcy, więc żeby jakoś do tego odbiorcy trafić, trzeba gdzieś być, więc tymi nośnikami jest Facebook, YouTube i po prostu moim zdaniem o te po prostu sfery trzeba dbać. Jeśli ktoś kocha muzykę rockową i do tej pory nie miał okazji zaznajomić się z twórczością 13 w Samopołudnie, powinien jak najszybciej ten stan rzeczy naprawić. Jest to zespół, który nie uznaje kompromisów i tworzy w stylu, który w naszym kraju jest niestety często absolutnie pomijany. Mam nadzieję, że rosnąca coraz bardziej popularność będzie się utrzymywać, a kolejne płyty wgniotą nas w przysłowiowy fotel.
bo tak, tak będę robił reklamę. Ja to już drugi raz będę mówił do tego mikrofonu. Jakie było pytanie? Na Śląsku jak zwykle fągiel w powietrzu. Chciałbym powiedzieć, że teraz będziemy sobie podawać tak szybko mikrofon, bo kolega z kamerą ma po prostu je złubał. Raz. Dwa. Trzy. Osiem. Dziewięć. Dwa pi. Trzy i pół. Tak. I nie. Raz. Dzięki, kolegów. Dzięki uprzejmości kolegów. Mam to na taśmie? Może nie kolegów, znajomych z roboty. Przede wszystkim zaletą krótkiego jest to, że zajmuje mało miejsca w busie. To jest czwarty take. Oni nie mają tyle taśmy w tej kamerze. To już on nagrywa na resztkach. Zespół 13 w samo południe pozdrawia wszystkich widzów TVT. Wielkie rock and roll, baby! Rock and roll! Do zobaczenia.